82 policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Lesznie otrzymało wyróżnienia, odznaczenia oraz awansowało na wyższe stopnie. Wręczenia miały miejsce w auli Wyższej Szkoły Humanistycznej w Lesznie podczas obchodów Święta Policji. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku, wprowadzenia sztandaru i odśpiewania hymnu. Do hymnu! Dowódcą uroczystości był podinspektor Krzysztof Nowak, komendant Policji w Lesznie. Z okazji naszego święta życzę satysfakcji z służby, z pracy, byście jak najczęściej napotykali w oczach wdzięczność ludzi, którym niesiecie pomoc. Jest to bardzo istotne, a tak się dzieje często i mam nadzieję, że wy będziecie z tym się spotykać na każdym kroku swojej służby. Część wręczeń miała miejsce podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji w Poznaniu. Aspirant sztabowy Ryszard Kaczmarek został odznaczony złotym medalem za długoletnią służbę, a starszy aspirant Marek Kasperski brązowym krzyżem zasługi. Brązowy medal za zasługi dla policji otrzymał wiceprezydent Piotr Jóźwiak. Brązową odznakę zasłużony policjant otrzymał aspirant sztabowy Michał Pieśniak. Na stopień podinspektora policji mianowano nadkomisarzy Marzenę Kasińską i Adama Skowrońskiego oraz Krzysztofa Kubiaka. W Korpusie Oficerów Młodszych Policji na stopień nadkomisarza awansowano komisarzy Mariolę Gruszeczkę i Krzysztofa Ziębę, a na stopień komisarza policji podkomisarzy Łukasza Marciniaka, Marcina Menesa i Arkadiusza Stachowiaka. W Korpusie Aspirantów na stopień aspiranta awansowano aspirantów sztabowych Pawła Dyrdę, Karola Jędrysiaka, Mariusza Klupsia, Annę Mruzek, Ewelinę Mielcarek-Szymańską, Radosława Okupniczaka, Przemysława Pieprzyka i Marzenę Żak. Na stopień starszego aspiranta młodszych aspirantów Sebastiana Bele, Karolinę Głowiak, Jacka Klechę, Pawła Langera, Kamilę Meller, Jolantę Smudę, Pawła Szymańskiego i Piotra Śliwę. Na stopień aspiranta młodszych aspirantów Norberta Jędraszczyka, Monikę Pawłowską, Adama Solarskiego, Tomasza Sternę i Darię Żmudę. Na stopień młodszego aspiranta policji awansowano sierżantów sztabowych Filipa Cieślaka, Damiana Glabisia, Michała Goguła, Łukasza Grześkowiaka, Kamila Handkę, Bartosza Kokocińskiego, Patryka Kortylewskiego, Tomasza Kowalskiego, Jakuba Królikowskiego, Mateusza Manie, Pawła Niezgódkę, Mateusza Nowaka, Macieja Olejnika, Mateusza Rusakowicza, Jacka Szwarca, Łukasza Skrzypczaka, Sebastiana Stępin, Krystiana Szymańskiego, Patryka Waszyka, Romana Wieczorka, Błażeja Witkiewicza, Mariusza Wróblewskiego, Kamila Wybieralskiego i Dawida Załuckiego. W Korpusie Podoficerów Policji na stopień sierżanta sztabowego awansowano starszych sierżantów Alicję Antczak, Mateusza Chmielińskiego, Tomasza Dziedzica, Jacka Kowalskiego, Krzysztofa Maćkowiaka, Łukasza Olejarnika, Karola Święcickiego i Michała Tokarskiego. Na stopień starszego sierżanta policji awansowano sierżanta Szczepana Bzotka. Na pierwszy stopień w Korpusie Podoficerów Policji mianowano na stopień sierżanta policji starszych posterunkowych Jana Krysia, Sonię Majchrzak, Oskara Nadolnego, Macieja Ratajczaka, Adama Stanisławskiego i Krzysztofa Żurczaka. W Korpusie Szeregowych Policji na stopień starszego posterunkowego awansowano posterunkowych Martę Chmielewską, Dawida Juśkiewicza, Tomasza Kaliszana, Ernesta Karasia, Kingę Kumolkę, Damiana Krupkę, Michała Roszaka, Patryka Sikorę, Wojciecha Śliwę, Natalię Szczepaniak i Filipa Zalisz. Dwóm policjantom, nadkomisarzowi Zbigniewowi Krawczykowi i aspirantowi sztabowemu Robertowi Sobiakowi wręczono medale 30-lecia powstania
powstania niezależnego samorządnego Związku Zawodowego Policjantów. Medal stulecia powstania Policji Państwowej wręczono aspirantom sztabowym Arkadiuszowi Krawczykowi i Krystianowi Sikorskiemu. 20 osób zostało wyróżnionych brązowym medalem NSZZ Policjantów Województwa Wielkopolskiego. Medale nadano zarówno policjantom, jak i osobom cywilnym. 8 osób odebrało okolicznościowe grawertony za zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Wielkopolski w czasie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Za zaangażowanie w sprawy kryminalne nagrody pieniężne przyznano 4 policjantom, a wyróżnienie za osiągnięcia służbowe w zakresie przestępczości kolejnym 2. Głos zabrali także wiceprezydent Leszna Piotr Jóźwiak oraz starosta leszczyński Jarosław Wawrzyniak. Bardzo serdecznie dziękujemy Państwu za tą wspaniałą służbę, za to kierowanie się tymi jakże ważnymi zasadami, za to, że Państwo znacie swoje obowiązki policyjne i dzięki temu, że Wy te swoje obowiązki policyjne znacie, my, mieszkańcy Leszna, ale także i regionu leszczyńskiego, możemy żyć w naprawdę bezpiecznym mieście. Za to wszystkim Państwu tu obecnym, zarówno funkcjonariuszom, jak i pracownikom cywilnym, jak i rodzinom funkcjonariuszy, które też przecież wiele muszą poświęcić. Bardzo serdecznie w imieniu własnym, w imieniu pana prezydenta, a także mieszkańców Leszna dziękuję. Dziękując wam za tą trudną, odpowiedzialną pracę, życzę sukcesów w kolejnym okresie, tak żebyśmy się za rok w takich humorach, w takich nastrojach i z takimi sukcesami mogli tutaj spotkać. Myślę, że wymiana kadry również, tu dużo dzisiaj oprócz tych znanych nam od wielu lat funkcjonariuszy, dużo młodych, którzy rozpoczynają służbę, którzy dostają pierwszy awans. Tym szczególnie gratuluję, życzę wam wytrwałości w tej trudnej służbie, oby jak najdłużej ona dla was trwała i była dla was pełną życiową satysfakcją. Oczy sztandarowe Komendy Miejskiej Policji w Lesznie. Odprowadzić. Masz na